Zrobiłam już mniej więcej 15 cm ściegu francuskiego, a nawet dokładnie 15 cm tego ściegu. I teraz pokażę Ci, w jaki sposób zmieniam sobie kolor włóczki na brzegu robótki i zaczniemy robić oczka lewe. Znaczy, zaczniemy robić ściek gładki, tak zwany ściek pończoszniczy, i do niego będą potrzebne oczywiście oczka lewe. Także najpierw zaczniemy od zmiany włóczki. Jak to wygląda? Jak to w ogóle będziemy robić, biorąc pod uwagę, że nasze oczka brzegowe już tak pięknie tutaj tworzą ten serduszkowy warkoczek z jednej strony, z drugiej strony jest dokładnie to samo i tego efektu nie chcemy zepsuć. Chcemy, żeby on utrzymywał się przez cały szal, który będę dziergać. Więc po prostu muszę zachować tutaj na początku i na końcu dokładnie te same zwyczaje, które miałam przy dzierganiu ściegu francuskiego. Czyli pierwsze oczko zawsze ściągam bez przerabiania, a ostatnie oczko zawsze będę przerabiać na prawo. Pierwsze oczko zdejmuję z drutu bez przerabiania, czyli zdejmuję jeszcze to jasne oczko w poprzednim kolorze. Następnie przekładam włóczkę na tył robótki, czyli na drugą stronę robótki, tak jak robiłam to zawsze przy oczkach prawych. Dokładam sobie tutaj nitkę, którą chcę zmienić i zamiast tą nitką jasną, którą robiłam do tej pory, teraz będę pracować nową nitką, tak? To w tym momencie to już będzie bardzo luźne i trzeba sobie trochę po prostu uważać, żeby no trzeba sobie pilnować tych włóczek, żeby się nie porozplądywało, żeby gdzieś tam za duże oczko się nie zrobiło. Zaraz sobie to oczywiście złączymy z tyłu, natomiast tymczasem zaczynam przerabiać robótkę nową nitką oczkami prawymi. Tak, z tyłu widzę, że ta nowa nitka i ta stara, jasna nitka, one tutaj w tym miejscu są połączone, zaraz sobie zrobię z nich supełek, ale tymczasem jeszcze do końca tego rzędu przerabiam wszystkie oczka na prawo, korzystając już z włóczki w nowym kolorze. Zostały mi trzy ostatnie oczka po zmianie włóczki, po zmianie koloru włóczki. Przerabiam wszystkie na prawo i odwracam robótkę na drugą stronę. A teraz jesteśmy na drugiej stronie i zaczynamy przerabiać oczka na lewo. Tak jak powiedziałam wcześniej, utrzymujemy tutaj nasz warkoczykowy ściek brzegowy, czyli to oczko brzegowe, które wygląda jak taki właśnie warkoczyk składający się z serduszek. A więc pierwsze oczko będziemy zawsze zbierać z drutu bez przerabiania, a ostatnie będziemy zawsze przerabiać na prawo. A więc zbieram oczko bez przerabiania i teraz zaczynam przerabiać oczka na lewo. Jak przerabialiśmy je na prawo, nitka musiała wylądować z drugiej strony robótki, tak, czyli za robótką. Natomiast teraz, kiedy będę przerabiać oczka na lewo, nitka zostaje z przodu robótki, czyli od mojej strony. I teraz krótka taka techniczna informacja. Czym różnią się oczka prawe od oczek lewych i dlaczego tak się nazywają? Oczka prawe można sobie wytłumaczyć w ten sposób, że kiedy przerabiamy je na prawo, to wkuwamy się wprawdzie z lewej strony, ale ta nitka, która dochodzi teraz do tego oczka, która utworzy nowe oczko, wchodzi w nasze stare oczko z prawej strony, tak? Czyli jak tutaj mamy tą nóżkę biegnącą po lewym drucie, to nitka, która wejdzie w oczko, wchodzi z prawej strony i to jest oczko przerobione na prawo. Natomiast oczko przerobione na lewo to jest takie, że nitkę mamy z przodu, wkuwamy się teraz z prawej strony robótki, a nitka, włóczka, która wejdzie i utworzy nam nowe oczko, wchodzi w to stare oczko z lewej strony. Tak? O, w ten sposób. I teraz zdejmujemy je od razu na prawy drut. Jeszcze raz pokażę. Przy oczkach lewych wkuwamy się z prawej strony oczka. Wokół tego dzióbka nanosimy włóczkę do góry. O, tak owijamy sobie dzióbek włóczką
i przeprowadzamy włóczkę przez oczko, tak, że wychodzi ona na prawo. Tak, jeszcze raz, wkuwamy się z prawej strony, wprowadzamy nitkę z lewej strony wokół dzióbka i przenosimy na prawo. Zdejmujemy z drutu. Zwróćcie uwagę, czego nie robić. Trzeba uważać, żeby wkuwając je z prawej strony, nie próbować na przykład zagarniać tej włóczki górą, tak? Czyli że drut idzie górą, chwyta włóczkę i tutaj jakoś to przenosi. Jest to zdecydowanie łatwiejsze, ale to nie jest nasza metoda. Aby oczka układały się dobrze w robótce, wprowadzamy drut i włóczka musi jakby otoczyć drut od góry, tak? Czyli włóczka musi być na wierzchu, kiedy przeprowadzamy ją na drugą stronę oczka. Tak? Jeszcze raz pokażę. Wkuwam się z prawej strony, otulam włóczką drut i przenoszę na drugą stronę. To jest bardzo ważne. Zwróćcie proszę uwagę, żeby właśnie tego pilnować. A już w jaki sposób dochodzicie do tego? Czy bardziej ruszacie prawym drutem? Czy bardziej, tak jak ja, oplatacie sobie, pomagacie sobie lewą ręką i palcem wskazującym, żeby otoczyć ten drut włóczką? To już jest pełna dowolność. Liczy się efekt, prawda? Chodzi o to, co będziemy mieć na końcu. A więc w ten sposób, robiąc lewe oczka, przerabiamy robótkę do końca rzędu. Zostały mi trzy ostatnie oczka na lewym drucie, także dwa oczka przerobię sobie na lewo. Tak, i ostatnie oczko zawsze przerabiamy na prawo, czyli przenoszę włóczkę na tył robótki i ostatnie oczko przerabiam na prawo. Teraz widzę, że to ostatnie białe oczko mi się troszkę poluzowało. To oczywiście nic nie szkodzi, po prostu sobie w tym momencie zacieśnię nieco supełek. No i to już jest moment, kiedy mogę go zawiązać. Także tutaj był wiązany w ten sposób, więc w drugą stronę teraz zawiążę o tak. Tak. Mocno. Później sobie to obetnę, a ten już jest bezpieczny. Przekładam robótkę na drugą stronę i tutaj widzę, że zaczyna mi się już robić ściek dziewiarski, czyli taki ściek gładki. Tu już widzę, że zaczynają się robić, już nie ma tych poprzecznych oczek lewych, tylko już są same takie płaściutkie, gładziutkie, serduszkowe oczka prawe. A więc robimy dalej. Pierwsze oczko ściągam z drutu bez przerabiania. Przekładam włóczkę na tył robótki i cały rząd przerabiam oczka prawe. I znowu jestem przy trzech ostatnich oczkach. Przerabiam wszystkie na prawo, ponieważ jestem na prawej stronie, czyli tutaj z tej strony robótki przerabiam wszystkie oczka na prawo. I widzę teraz coraz wyraźniej, z każdym rzędem coraz wyraźniej widzimy, że ściek wygląda bardzo fajnie. Jest taki właśnie gładziutki ściek pończoszniczy, dziewiarski. Bardzo ładny. Zmieniam stronę robótki i kolejny rząd będę przerabiać na lewo, pamiętając o tym, że pierwsze oczko zdejmujemy bez przerabiania. Nitki nie przenosimy, tylko trzymamy z przodu robótki i przerabiamy cały rząd oczek na lewo. Znaczy nie cały, bo pamiętamy o tym, że zawsze ostatnie oczko w robótce będziemy przerabiać na prawo po to, żeby utworzyć oczko brzegowe. I w ten sposób, przerabiając tak z jednej strony oczka wszystkie na lewo, z drugiej strony oczka na prawo, przerobimy sobie, no powiedzmy, że połowę tego, co tutaj, czyli około tam 7-8 cm
ściegu gładkiego w tym kolorze. Mój ścieg gładki wygląda bardzo dobrze. Z tej strony były przerabiane tylko oczka prawe, a z tej strony były przerabiane tylko oczka lewe. Tutaj bardzo dobrze widać, patrząc na wzór, który układał się na ściegu francuskim, jakie zagęszczenie tych lewych oczek występuje właśnie tutaj w tej ciemniejszej części robótki. Tutaj było widać, że są to co dwa rzędy oczka lewe, a tutaj wychodziły oczka prawe. Natomiast tutaj mamy tylko oczka lewe, a z tej strony są tylko oczka prawe. Natomiast ponieważ szal, jak to szal, będzie dwustronny, to teraz zmieniam kolejność, zmieniam jakby strony w tej robótce i to, co teraz było stroną prawą, będzie lewą, a to będzie stroną prawą. A więc tak jak do tej pory w tym miejscu przerabiałam oczka prawe, tak, z tej strony były przerabiane tylko oczka prawe, tak teraz z tej strony robótki będę przerabiać oczka lewe, a z drugiej strony oczka prawe. Po prostu chcę zrobić tą gładką część ściegu dziewiarskiego raz z jednej strony, a w drugim odcinku takiej samej długości z drugiej strony. I tak jak było to do tej pory, pierwsze oczko oczywiście ściągam na prawy drut bez przerabiania, a kolejne będę przerabiać z tej strony na lewo, a z drugiej strony robótki będę przerabiać na prawo. Tak, przerabiam tutaj lewe oczka i już tworzy mi się rządek z poprzecznymi supełkami z tej strony, a z drugiej strony będę miała teraz gładki ścieg dziewiarski, taki jak tutaj. Przerabiam dokładnie tyle samo rzędów, czy też tyle samo centymetrów, co było w tej części robótki. Ścieg gładki widoczny już jest po obydwu stronach robótki, a za chwilkę pokażę Wam, jak udziergać ryżyk.